Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wczoraj Komisja Finansów, której jest pan przewodniczącym, odwiedziła pierwszą z łódzkich spółek, bo chyba zaczyna przegląd łódzkich spółek i rzeczywiście jest co e, przeglądać prawie 10 milionów e, straty w 2015 roku. To dość sporo, chociaż 10 spółek e, przynosi zyski. E, no, dobry też, wynik czy zły? To też zależy od rodzaju spółki, bo wszystkie te spółki, które e, no jakby. E, promują łódź, czy, czy, czy są tylko po to, żeby, e, żebyśmy byli aglomeracją. Takie jak na przykład lotnisko, tak? Niektórzy mówią, że po co nam takie lotnisko? Natomiast e, no, lotnisko dobrze wykorzystywane, e, które przyjmuje milion pasażerów, jest dochodowe. Natomiast my niestety nie mamy. Mamy tam 300 tysięcy pasażerów rocznie. Natomiast ono jest przewymiarowane. Kiedyś władze... Łodzi chciał jeszcze dorzucić 380 milionów złotych, żeby zbudować drugi pas kołowania, tak zwany, który by zastępował drugi pas startowy. Teraz nie ma na jednym, kto startował. Tak, ale, to, to, ale to lotnisko y... rzeczywiście jest problemem, dlatego no, że tak, 10, ja 10 dlatego spółek przynosi zysk 55 milionów złotych, natomiast lotnisko, tylko jedna spółka przynosi straty 56 milionów. Czyli no cały tak, ten tak, zysk wypracowywany ja... przez spółki, tak naprawdę Obecny jak kiedyś wiceprezydent bardzo mocno starał się o to, żeby tak rozbudować lotnisko i jak to mówią fachowcy, przewymiarować je. Że na przykład stacja paliw za 16 milionów złotych nieczynna i w ogóle niedokończona, tak? Ale amortyzację trzeba z tego płacić. Lotnisko ponosi koszty utrzymywania tych obiektów, które nie były potrzebne lotniczym. Czy w ogóle jest sposób, żeby to ominąć? Czy jest sposób, żeby do lotniska no teraz nie dorzucać? No nie, bo dlatego, że eksperci nikt mówią, nie chce że raczej tej nie. stacji paliw, tak? No bo to jest akurat stacja paliw, która jest no, dla y, paliwa lotniczego, a nie normalnego, więc zupełnie inna technologia. Próbował to pan prezes Marzec jeszcze, jak był prezesem, sprzedać, ale nikt nie chciał dać no, nawet połowy kwoty, na którą My wydaliśmy, a... Pan prezes no nie mógł działać na szkodę spółki, sprzedać za parę groszy, bo by go prokuratura pociągnęła na odpowiedzialność. Panie przewodniczący, spoglądamy na kolejną spółkę, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Jak to jest, że w 2013 roku 13 milionów straty, w 2014 27 milionów straty, a w 2015 okazuje się, że wożenie łodzią to jest świetny dochodowy interes 12 milionów są ty 700 tysięcy na po plusie. pierwsze, że my jeszcze spłacaliśmy łódzki tramwaj regionalny, to znaczy MPK spłacało te wszystkie koszty, które były poniesione. Z ludzkim tramwajem regionalnym. I to ono tak obciążało, no tak, spółkę? dlatego że to było 320 milionów złotych, to jednak jest bardzo dużo. No, mieliśmy trochę nietrafionych inwestycji z tymi tablicami informacyjnymi za 30 milionów, które nie, nie działały i nie działają. Znaczy dopiero teraz ten nowy system zaczął funkcjonować. No było określone, jakby zakupy inwestycyjne też na na tą trasę i po prostu MPK ponosił na to koszt. Ponadto nie było finansowane MPK za przejazdy, które służyło Mastu i Łodzianom, czyli tak zwaną komunikację zastępczą. I od poprzedniego roku zaczęliśmy jednak zamawiać i płacić. Bo Czyli była miasto taka... płaci MPK tak, za przejazdy tak. zastępcze. Czyli to trochę także dosypujemy z budżetu miasta no do tej Dosypujemy, górki, dlatego, dlatego że My płacimy innymi. za te usługi, które miasto MPK wykonuje dla miasta. W poprzednich latach było to zaniechane i musiało MPK ponosić ze swojej jakby kasy te koszty. Dlatego też były te straty w chwili obecnej ich nie ma. Panie przewodniczący, czy jest szansa, że kiedyś łódzkie spółki w ogólnym bilansie będą na plusie, że nie będziemy do nich dopłacać 10 milionów, a zaczniemy zarabiać. No na oczywiście tym no, nasz pomysł i mój osobiście też jest taki, żeby połączyć z łódzką spółkę infrastrukturalną, na przykład ze ZWIKiem, to byłaby najlepsza rzecz. Natomiast. Oby spółki chwili... mają zysk i będziemy wtedy jeszcze większy? No nie, ale chodzi o to, że zwik i gośka, czyli. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków i, i, i ZWiK płacą łódzkiej spółce infrastrukturalnej tak zwany y, podatek w wysokości 75 milionów złotych rocznie. Ale to jest problem, to właśnie, spółka, to jest roz, problem do żyjmie, rozwiązania? Tak? To jest problem do rozwiązania i wtedy y, zacznie nas na 75 milionów zostaje w spółkach. To proszę zauważyć, jaki to jest koszt. A i tak y, ZWiK zajmuje się całą infrastrukturą podziemną. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł najlepszy chyba. Wczoraj na komisji Finansów padł pomysł połączenia spółek miejskich międzynarodowych targów łódzkich i spółki Expo, czyli właściciela Hali i terenów. No w 2009 targowych. roku. No właśnie tak nie, bardzo... niedawno to było rozdzielane przecież. 2009. Kilka tak. lat temu te spółki były rozdzielone z jednej, Przed teraz znowu łączyło Hali Expo. Prawnicy mówili o tym, że jeżeli nie zrobimy tego, to będzie to niedozwolona pomoc publiczna dla spółki. I no, zrobiono taki sztuczny podział. W tej chwili obecnej te opinie są podzielone. Nadal niektórzy prawnicy nie chcą się przyznać do tego, że popełnili wtedy błąd i, i nadal uważają, że będzie to pomoc. Ja uważam, że nie będzie tutaj żadnego zagrożenia co do Bo wielkości taki jak, dofinansowania. Jak, jak projektu? Obecnie. Hala Expo została wybudowana za pieniądze unijne i nie może być no, żadnych no, nie nie tylko za pieniądze, za, za nasze również, tak? ale my oddajemy Z jeszcze do tej pory, Tak? W chwili obecnej jeszcze jest do oddania 29 milionów złotych. To znaczy, oddaje to spółka Expo, która obiekt użytkuje. Ale ona nie może jakby targów organizować, dlatego że nie ma takiego prawa. Jest inna spółka, która łódzkie targi, która jest pośrednikiem, i wtedy ktoś, to chce zorganizować, idzie do łódzkich targów międzynarodowych. Które, Miejskiej spółki, ta, która płaci za wynajem płaci na przykład Expo. drugiej naszej spółce. I oprócz tego, że to jest po prostu poroniony pomysł, to jeszcze te faktury obciążone są VAT-em. Czyli my, jeszcze dodatkowo, zamiast zyskiwać, to my płacimy po prostu VAT za te imprezy, które organizowane są przez dwie spółki. To w którym roku w takim razie te 10 milionów złotych zostanie w budżecie z miejskich spółek, a nawet zaczniemy zyskiwać przyszły rok, za dwa lata, za trzy lata. Znaczy, ja myślę, czy to jest w ogóle możliwe? Po dwóch, trzech fuzjach spółek, tak jak mówię, łódzka spółka infrastrukturalna ze Zwickiem. Międzynarodowe targi. No i trzeba pomyśleć o. No, jest światełko w tunelu, jeżeli Ryanair wybierze Łódź jako bazę swoją, to zdecydowanie może zwiększyć się ilość pasażerów na lotnisku Łódź. I, I wtedy straty zdecydowanie spadną. A poza tym to już jest, są ostatnie lata spłaty za terminal, tak? bo to też lotnisko spłaca kredyt czyli wykupuje obligacje, na które miasto dopłaca. I wtedy ten. będzie większy zysk. Panie przewodniczący, przejdźmy jeszcze na koniec do dzisiejszej sesji. Dzisiaj radni Prawa i Sprawiedliwości proponują debatę o aferze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Aferze, którą miasto tak naprawdę wykryło, zwolniło. Panią dyrektor, do tej debaty dojdzie. No to Głosy dojdzie, chodzą, bo jest to w że obraz. koalicja będzie próbowała zablokować albo zdjąć ten nie. punkt z porządku obrad. Absolutnie. Czyli państwo chcą debatować o tym o tym, co się stało w mops Tak, dlatego że chcemy wyjaśnić kolegom z PiSu wszystko to, co oni już wiedzą. Po pierwsze, to, że zgłoszenie do prokuratury przez Powiatowy Urząd Pracy, a dokładnie wiem, bo jestem przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy, więc znam tą sytuację. Nie, do, nie chodziło w ogóle instytucjonalnie o MOPS. Chodziło o to, że doniesienie polegało na tym, że Wiele instytucji, które brało środki z Unii Europejskiej, będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy, dziwnie rozliczało te. Czyli ta... nie było doniesienia na MOPS. Czyli, czyli Tylko to... na system, jaki Panie przewodniczący, czyli panuje ta afera przypadkiem trochę wyszła? Trochę przypadkiem no, się tak, okazało? Dlatego, że... to w takim razie, jeżeli przypadkiem się okazało, że ta afera nie, nie, się pojawiła nie, dlatego, na światło dzienne, wyszła tym, na światło co... dzienne, to być może rzeczywiście trzeba sprawdzić, czy, nie, czy, czy coś w co nie dzieje złego. Jakby zgłoszone przez Powiatowy Urząd Pracy i tak jak powiem, pismo do prokuratury nie dotyczyło, że jest w mops jakaś afera. Tylko, że sposób rozliczania przez firmy korzystające z tego, nie było słowa o mopsie. ie Są dziwne i to prokuratora miała sprawdzić, tak? I nie chodziło o to, że po prostu prezydent Terelacki zarządził audyt, żeby sprawdzić po prostu to, jaki jest udział mops w tej sprawie. I Panie to, co przewodniczący, musimy już kończyć, czas nam się kończy. Dziękuję bardzo. Moimi państwami gościem był przewodniczący Komisji Finansów Łódzkiej Radzie Miejskiej Władysław Skwarka. Dzień, dziękuję, dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.